Szanowni, chciałbym streścić dzisiejszą lekcję i zrobić to w dodatku jeszcze w taki sposób, który wprowadzi was do tej pracy domowej. No, wiele rzeczy się działo. Wiele rzeczy się działo. Zaczęliśmy od bezwładności i obejrzeliśmy sobie, czy pokazywałem wam doświadczenia z zrywaniem nici. No i to doświadczenie jest tutaj. I wyślę wam link do tego filmu. Będziecie mogli sobie go obejrzeć. It's pretty heavy and it's connected with some... Tak, nie można, bo to trzeba by było importować dźwięk z tej karty, więc nie mogę tutaj puścić dźwięku, ale wyślę wam link do tego filmu. Wracamy tutaj. Druga rzecz, rola zagłówków samochodowych. Tak, to jest przykład fizyki w działaniu. Zagłówek samochodowy ma chronić twoją głowę i twój kręgosłup w momencie, kiedy jakiś samochód uderzy w ciebie z tyłu i bezwładność spowoduje, że samochód poleci do przodu, a twoje ciało będzie podparte, twój korpus będzie podparty oparciem fotela, natomiast gdyby nie było zagłówka, to głowa poleciałaby do tyłu i mogłoby dojść do poważnych uszkodzeń tam kręgosłupa. No więc po to mamy zagłówki właśnie, żeby w sytuacjach awaryjnych, w sytuacjach wypadku samochodowego, jeśli ktoś najedzie na ciebie z tyłu, to takich problemów nie było. Teraz rozmawialiśmy też o innych zjawiskach, o tym, jak cała ta ścieżka, rozumowania wieloczłonowa, wieloelementowa, filozoficzne rozważania, czy półfilozoficzne rozważania na temat ruchu, które jednak dzięki Galileuszowi pozwoliły zdefiniować nam właściwą perspektywę, układy inercjalne, względność ruchu, zasada równoważności, to pozwoliło nam wykonać praktycznie bez żadnych obliczeń, zrozumieć, co się dzieje z piłką, która się odbija od ruchomej ściany, która nadlatuje nad tą, czy piłka nadlatuje nad tą ścianę, a ściana porusza się w jej kierunku. Wiedzieliśmy coś o gazach i zrozumieliśmy, że jeśli ta ściana to tłok, a piłka to cząsteczka gazu, to ta cząsteczka gazu zyskuje prędkość, ponieważ porusza się bardzo szybko i bardzo szybko odbija się od pozostałych ścianek i od dna tego zbiornika, tego cylindra, więc wraca z powrotem, odbija się wiele razy od tego poruszającego się w jej kierunku tłoka i w związku z tym rzeczywiście jest w stanie zyskać prędkość bardzo dużą, no ale już sam efekt odbicia od ruchomej ściany udało nam się ładnie zobaczyć przy tym doświadczeniu z piłkami. No a w dodatku też napomknąłem, możecie poszukać sobie to w internecie, że to jest mechanizm, który w gruncie rzeczy wyjaśnia mechanizm wybuchu supernowej. Natomiast tutaj poszliśmy w kierunku sprężenia gazów, wzrostu temperatury ze względu na sprężenie gazów właśnie dzięki wzrostowi prędkości cząsteczek, a temperatura to jest miara ich średniej energii, czyli w jakimś sensie prędkości, którą posiadają. No i ten fire piston, który nam dokładnie wybuchł, dzięki temu, że udało się osuszyć bawełnę suszarką do włosów parę minut wcześniej na przerwie, no pozwolił nam cieszyć się tym, tym zjawiskiem. No i to wszystko przeszliście wy, to jest jakby wasze zrozumienie świata, wasza wiedza, przykład takiego łańcucha, który no, moim zdaniem robi wrażenie. Moim zdaniem robi wrażenie i mam nadzieję, że na was też po pewnej refleksji może robi to wrażenie, jak daleko jesteście w stanie wejść, wgłębić się w zrozumienie różnych procesów, jeżeli tylko chce się głębiej nad tym zastanowić. No a potem przeszliśmy do
rewolucji w nauce. Powiedziałem, że to jest, jeśli chodzi o naszą kulturę, ja myślę, że ja muszę się zmniejszyć, bo tu już zasłaniam wyraźnie. To jest rewolucja, kto wie, czy nie większa niż, w każdym razie równa moim zdaniem tej rewolucji, jaką przyniosło chrześcijaństwo do naszej moralności, do naszych systemów społecznych, prawnych i tak dalej, i tak dalej. Nie będę rozwijał tutaj tego tematu, ale żeśmy się przez chwilę na ten temat porozmawiali. No i macie tutaj książkę Newtona, Filozofia Naturalis Principia Mathematica, matematyczne podstawy filozofii przyrody. Newtonowi udało się zrozumieć, wychodząc z tych filozoficznych nieco interpretacji Galileusza, stworzyć jasny matematyczny model opisu ruchu, no i zastosowanie tego modelu do ruchu planet dzięki obserwacjom Tychona de Brahe i pracom Keplera pozwoliło na zdefiniowanie pojęcia siły grawitacji, własności siły grawitacji. No i to jest jego pierwsze wydanie, a ja jeszcze tutaj wspomniałem o Samuelu Pepysie, którego pamiętniki bardzo wam wszystkim polecam, który był w tym czasie przewodniczącym Royal Society, pierwszego towarzystwa naukowego, prezesem, tutaj właśnie widać. I no, wyjątkowy człowiek, mieszczanin, miał swój udział w zreformowaniu administracji państwowej w Anglii. Jak mówiłem, zaczynał od momentu, w którym w momencie grozy francuskiej inwazji na Londyn przez Tamizę okazało się, że w zamkach zbudowanych po to, żeby strzec ujścia Tamizy, ktoś ukradł proch i kule. Tak brzmi to trochę znajomo, ale nie o Pepysie będziemy mówić, choć bardzo, bardzo polecam jego pamiętniki, tylko właśnie o tych aksjomata sive leges motus, czyli o prawach dynamiki. I tu jest pierwsze prawo, tam pod spodem ja uciąłem, było drugie prawo i potem jest jeszcze trzecie prawo. Trzecia zasada dynamiki, no i to wszystko zaczęło się jakby od Galileusza, notabene ja wam zostawię link do tej tablicy, który właśnie połączył różne perspektywy, różne koncepcje w jedną całość i zrozumiał, że ciała mają tendencję do zachowania swojego ruchu, te, które są w spoczynku, do pozostania w spoczynku, a te, które się poruszają, do poruszania się. No i Newton, który urodził się w kilka miesięcy po śmierci Galileusza, nadał temu matematyczny sens. No i co można powiedzieć? Jest w tym zabawna historia, mianowicie jeszcze rok temu uczyłem to w taki sposób, że no, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, oczywiście w inercjalnym układzie odniesienia. No i kłopot z tym jest taki, że nie ma ciał, na które nie działają żadne siły. No, na Ziemi zawsze się działa siła grawitacji, więc trochę to było takie dziwne. No i ja zawsze tłumaczyłem uczniom, że muszą sobie wyobrazić świat, coś, co jest gdzieś bardzo daleko od wszystkich źródeł grawitacji i można praktycznie uznać, że nie działa na nie żadna siła i wtedy pierwsza zasada dynamiki Newtona, uogólnienie czy też inne sformułowanie zasady bezwładności Galileusza, wtedy się stosuje. No tylko po co nam zasada dynamiki, która stosuje się do takich dziwnych sytuacji wydomanych. No i rzeczywiście tutaj jest artykuł z Scientific American z września 2023 roku o tym, że jeden z badaczy historii nauki wysunął hipotezę, że winnym temu jest błąd w tłumaczeniu pryncypiów z łaciny na angielski. No, Newton napisał pryncypia po łacinie i że prawdziwy sens tego sformułowania powinien być trochę inny, a mianowicie taki, że jeśli
ciało zachowuje swoją stan ruchu, będąc w spoczynku albo poruszając się ruchem jednostajnym, tylko wtedy, jeśli nie jest zmuszone zmienić tego stanu pod wpływem działającej siły. No i to jest dużo sensowniejsza interpretacja. Ja zresztą sam drugą zasadę dynamiki formułowałem z uczniami zawsze w taki sposób, że no skoro ruch nie wymaga przyczyny i ruch jednostajny nie wymaga przyczyny i dzieje się właśnie, gdy na ciało nie działają żadne siły, no to zmiana ruchu może w każdym razie, jest następnym logicznym krokiem, zmiana ruchu może wymagać przyczyny. No i jak widać, Newton mnie ubiegł w swoim tekście łacińskim, bo właśnie stwierdził, że zmiana ruchu wymaga działania siły. No i tyle powinniśmy na razie pamiętać o pierwszej zasadzie dynamiki. Sprawa się wyjaśni, jak za tydzień zajmiemy się drugą zasadą. A jeśli chodzi o pracę domową, no to ona będzie dotyczyła tej części działań na wektorach. Ja prześlę wam film i film jest nagrany chyba w zeszłym roku, no ale jest właściwie nagrany, nic się tam nie zmieniło, no i oczywiście przyślę wam linki do tych trzech tablic.